Into the darkness! Witajcie, z tej strony Hubianko, to jest Dragon Age Inkwizycja i witam was jako Blackwak, tak chyba nazywa się ta postać, którą teraz operuję. Zobaczcie, jaki ma super topór dwuręczny. Tak epicko wygląda, jak trochę jak Nilfgaardczyk z Wiedźmina dwójki. W każdym razie jest epickie. Naprawdę to tak epicko wygląda, mi się tak podoba tego postać. No ekipę mamy naprawdę zwartą i gotową do wszystkiego. Zobaczcie, jak to wszystko. Aha, coś tu jest. Podążam tropem. Aha. Aha, to są te smocze ślady, okej. Okay. Bo mam teraz zadania właśnie do wykonania. Smocze ślady. Spoko. Tak, jak coś rabusia przede mną. Weźmiemy swoją, moją oryginalną postać, czyli Hubianko. Zaraz wam wyjaśnię wszystko, co chodzi z tą miksturką tutaj. Jak ktoś gra, to będzie wiedział, o co kama. No, ten starczem już jest nie byle kto. No ale, jak widzicie, sami padł bardzo szybko. Dobra, super. Zamrożone widać, że naprawdę nasi czarodzieje, zobaczcie tam sobie, epicko działają. Naprawdę działają epicko. Tak się zastanawiam, co się tutaj znajduje. Naprawdę jestem tego mega, mega ciekaw. Który level macie w ogóle? 13. Ale gleba. Patrz, pięknie. Naprawdę te ciosy wchodzą wyśmienicie. Troszeczkę mam do życzenia. Wolałbym, gdyby to było troszeczkę szybsze. Ale to taki szczegół. Aha, tu jeszcze. Dobra, bardzo fajnie, że korzystasz z czegoś, co ci odblokowałem. Fragment wiadomości. Przeszukaj. Wiecie, że widziałem smoka? Sobie leciał po niebie. Piękny był, naprawdę, jak to pięknie wygląda. Coś tutaj jeszcze mogę przeszukać. O! O kurde. Co to może być? Ta zbroja ciężka. 127. No słabe. Okazuje się, że słabe. Dobra, wbijamy. O, już coś wyrzuciła. Aha. Czekają. Bez jaj. Wydawało mi się, że słyszałem smoka, dlatego teraz taki cichy byłem. Przez chwilę. Naprawdę miałem wrażenie, że smok tam gdzieś ryczy. Łucznik. U góry. Wbijamy do góry. Aha. Najpierw się nimi zajmiemy. Pięknie. Pięknie, ten okrzyk bojowy się przydaje. Jakiś pancerz mi tam daje. Ale widzieliście, jak pofrunął. Mało zdrowia, no to się ulecz, gościu. Pięknie, nasi czarodzieje tutaj naprawdę dają nieźle.
Na górę wbijają? Coś tam jest? Aha! Co się to jest? Aha, tutaj łucznik. Dobra, to ja się nim zajmę. Wbijaj szybko! W końcu zdobywamy taką trochę mini twierdzę. Weź tu, zejdź! Ale bak! Dobra, na niego idziemy, na niego. Już pada, widzę. Dobra. To fajnie. Czy mogę coś przeszukać? Dobra, chyba, chociaż to może się przydać. Tutaj coś może. No nie. Tam raczej nie, to trzeba byłoby zejść, mi się tak wydaje. Ale przeszukajmy wszystko. Może. Właśnie mówiłem o tej miksturce tutaj. Jak ktoś grał w Wiedźmina, to wyjaśnię mu wszystko jednym słowem. To jest trochę jakby mikstura jaskółka, ponieważ ona leczy nas, nawet w trakcie walki. I ona po prostu chyba przez coś koło 30 sekund, powiedzmy, nieustannie nas leczy. Co sekundę jakieś tam dostajemy dodatkowe życie, co jest naprawdę bardzo fajne, szczególnie gdy walczymy z kimś bardzo wymagającym, jak na przykład jakiś. Co tu jest? Gdy walczymy na przykład z jakimś bossem, no to wtedy naprawdę się przydaje to. I możemy sobie skorzystać z tej mikstury. No, ta oczywiście mikstura główna, która nas leczy tylko i wyłącznie, to jest jej główny cel. Dobra, tutaj jakiś duperelek, który mi się nie interesuje. W ogóle. Przeszukajmy. O, sztylet, hełm. Fajnie wygląda. Byłby lepszy, oby. Bo ten już jakiś trochę wieśniacki. Zbroja. O, tak. Patrz, jak epicko wyglądam. Haha. Epickość. Naprawdę. Ekstra. Dobra. Przeszukaj. Tutaj byłem już. Czego ja tutaj szukam? Bang. Ło! Tutaj też już chyba byłem. Mogę wejść gdzieś tutaj. A, tutaj. Tutaj był ten łucznik. Na bank. No. No i co, tyle? Zeksplorowałem całość? No to dobra, no to lecimy stamtąd już. A co tam? Idziemy stąd, chłopaki. Chłopaki mówię, bo nie ma ani jednej dziewczyny w teamie. Tak trochę. Trochę średnio, nie? Sami faceci. Ale spoko, spoko. Mamy mnóstwo koleżanek spoza tego terenu. W końcu jesteśmy na pustyni, jest bardzo ładnie. Pięknie, zabiłem. O nie. Widzicie, co tam jest? Feniks. Tak jakby smok. Nie, cofam się, cofamy się. It's best we turn around. Tędy lepiej nie iść. O, dobra. Kradzę go. Ale łatwy jesteś. Przeszukaj. Łuski Feniksa. O, kolejni. Okrzyk. Ci już są trochę trudniejsi. Nie jest to co prawda jakiś trudny wyczyn. Aczkolwiek dałem radę. Łuski Feniksa, one się przydają do tworzenia zbroi. Albo coś w tym stylu. Jak najbardziej. Oj, jak najbardziej. Kurde, tutaj ten dym. W sumie tam też był ten dym, ale się go pozbyłem. To są jakieś opary, jakby od smoły albo czegoś.
Ale zobaczcie, jak się ładnie tego pozbyłem, no naprawdę. Już wam zaraz pokażę. No czemu on ucieka? No bij go! Łooo! Co to było? Co to było w ogóle? Widzicie takie oparcie, było tego pełno. I sobie się skierowałem ku właśnie stołu, nie wiem, narad, czy jak to się tam nazywa. No i zrobiliśmy coś takiego. Kominy, wszystko ładnie, fajnie, pięknie. Zabezpieczone, most zrobiony, aby kupcy mogli bezpiecznie tędy przechodzić. Szarża. Naprawdę powiem wam, że wyglądam jak Nilfgaardczyk w tym zbroju. Może ja nie tyle, co właśnie on. Jakby ubrał jeszcze ten hełm, ten, który mam ja. Aczkolwiek ten pasuje mu bardziej, który ma teraz. Natomiast mówię, że gdyby ubrał ten hełm, który ja posiadam, to normalnie Nilfgaardczyk. Typowy, rasowy Nilfgaardczyk. Jak ktoś nie ma, kto to jest Nilfgaardczyk, to właśnie z Wiedźmina, z gry, to, albo z książki może kojarzycie. Ja osobiście książkę czytałem, naprawdę jest epicka, no. Tak wyśmienitej książki to w życiu. No i ja osobiście nie lubię czytać książek. Nie lubiłem, ale czytając Wiedźmina, to są tak fantastyczne przygody, że tego się po prostu nie da nie lubić. Bo to jest piękne. Szkoda, że nie ma takie czynności expa. To byłoby fajne, w sumie. Nie oczekuję jakoś wyjątkowo dużo punktów tego expa, ale byłoby przyjemniejsze takie zbieranie. Kolejny łajdak. Znowu to samo. A tu jakiś trudny będzie. Staram się go pokonać w miarę szybko. Bezboleśnie. Nie no, musi boleć. Mało zdrowia, rozumiem. Patrz, jeszcze mam 13, no. Nie mogę awansować. Może Fenka zabijemy. Fenek. Fenek. No Fenek tego nie przeżył. Jakieś kości mu wyszły. A to szczegół. Kolejny. No i tak było chyba by na tyle, moi drodzy, w odcinku dzisiejszym. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie było jakoś dużo akcji, dużo się nie działo. Zero spoilera, nie robiliśmy żadnych misji popularnych, więc nic nie straciliście, jeśli chcecie sami grać. Otóż, moi drodzy, żegnam się tym akcentem pustynnym. Jest tutaj naprawdę upalnie. Chociaż wolałbym śnieg, bo bardziej bym się wczuł, szczególnie, że ostatnio święta były i tak to wszystko się fajnie potoczyło. Więc jeszcze raz się z wami żegnam, bo ja lubię się kilka razy żegnać. Na razie, cześć!